Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji GPW Innovation Day na spotkaniu ze spółką Shoper. Nazywam się Tomasz Pokora, odpowiedzialny za relacje inwestorskie w Shoperze. Dzisiaj na spotkaniu ze strony spółki jest pan Marcin Kuśmierz, prezes zarządu i wiceprezes Paweł Rybak. Prezentacja potrwa około 20-30 minut, następnie przejdziemy do sesji Q&A. Gorąco zachęcamy do zadawania pytań na czacie i oddaję głos prelegentom. Super, dziękujemy Tomasz za wprowadzenie i przywitanie w naszym imieniu. Dzień dobry Państwu. Mamy następującą agendę na dzisiejsze spotkanie. Trzy punkty. Powiemy, czym jest Platforma Shoper, jak działamy, co robimy, w czym jesteśmy lepsi albo szybsi od innych graczy na rynku. Opowiemy Państwu o wynikach finansowych za pierwsze 9 miesięcy i za ostatni kwartał, więc pełny trzeci kwartał, który jest już za nami. I kilka ciekawych informacji z rynku, to co widzimy, to co się na rynku zmienia, jak widzimy też perspektywę wzrostu rynku czy jego dalszego rozwoju w tych bardzo ciekawych, zmiennych czasach. Na spotkaniu Tomasz nas przedstawił, ale my to zrobimy jeszcze raz. Ja się nazywam Marcin Kuśmierz i mam przyjemność być szefem spółki i ze mną jest... Paweł Rybak, dzień dobry Państwu. Jestem szefem komercyjnym odpowiedzialnym za marketing, sprzedaż i obsługę klienta. Super. A więc przechodzimy do platformy, część Pawła i Paweł właśnie opowie, czym zajmuje się Shoper i gdzie widzimy naszą perspektywę rozwoju. Tak, więc jeśli chodzi o naszą platformę, to jesteśmy liderem na naszym polskim rynku platform dla e-commerce udostępnianych w modelu SaaS z kilkukrotną przewagą liczby merchantów sprzedających na naszej platformie nad kolejnym graczem. Dla naszych klientów stworzyliśmy cały kompleksowy ekosystem rozwiązań w jednym miejscu, w którym nasi klienci się odnajdują. Co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o naszą platformę, to jest jej duża skalowalność i cały model oparty o tak zwane pay as you grow, czyli jeżeli my, nasi merchanci na naszych usługach się rozwijają, my przy okazji zarabiamy na tym dodatkowe pieniądze. Tak więc dostarczamy kompleksowy ekosystem, o którym za chwileczkę trochę więcej powiem, dla naszych merchantów do prowadzenia e-commerce'u, począwszy od tematów logistycznych czy marketingowych. Tak więc jesteśmy bardzo, że tak powiem, kompleksowi. Przepraszam. Sklep internetowy, który jest taką podstawą funkcjonowania całej platformy Shoper, to tylko początek usług oferowanych dla naszych merchantów. Mamy tak naprawdę w naszym portfolio kilkaset usług i kilkaset produktów, które nasi klienci z których mogą korzystać. Platforma jest samym centrum, ale mamy usługi w dużej mierze oparte na modelu pay as you grow, takie jak na przykład marketing, płatności, logistyka. Tak więc tych usług jest bardzo dużo, one są bardzo wygodne w jednym systemie udostępnione dla naszych merchantów. Mamy oczywiście usługi takie standardowe, subskrypcyjne, chociażby tak jak dropshipping czy moduły dotyczące social mediów. Tak więc w tej kwestii po prostu nasze portfolio usług daje pełne możliwości do prowadzenia sklepu internetowego w Polsce, ale też nie tylko. Tak więc myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o kompleksowość narzędzi, które Shoper posiada wewnątrz, jak też również integruje się poprzez nasz App Store z zewnętrznymi narzędziami, jest bezkonkurencyjne, jeżeli chodzi o rynek i przede wszystkim daje takie jedno, wygodne, stabilne środowisko dla ponad 30 tysięcy merchantów, których w tej chwili obsługujemy. Oczywiście, żeby nasze przewagi konkurencyjne
cały czas być kilka kroków przed konkurencją. Tą platformę w dalszym ciągu bardzo mocno rozwijamy, jak samą platformę jako sklep internetowy, żeby był i szybszy, i piękniejszy, wygodniejszy i integrował się z większą ilością zewnętrznych usług. To jest nasze takie główne zadanie i tak samo rozbudowujemy nasze usługi dodatkowe, z których najważniejsze, tak jakby możemy wskazać oczywiście tematy związane z finansami i płatnościami, reklama, no bo sklepy bez tak naprawdę ruchu na stronie i później konwersji na stronie, chociażby w postaci dodatkowych rekomendacji, które proponujemy dla klientów już będących na stronach internetowych naszych merchantów, więc cała rola procesu zakupowego też i wsparcia naszego w tym wszystkim dla naszych merchantów jest bardzo ważna. Co chwilę wprowadzamy nowe dodatki do sklepu, nowe produkty, tak żeby być kilka kroków przed konkurencją, no i tak, żeby nasi merchanci po prostu korzystali z najskuteczniejszych możliwych usług, które generują jeszcze więcej sprzedaży. Jeżeli chodzi właśnie o ten rozwój, to w ostatnim czasie myślę, że z takich ciekawych rzeczy, oprócz w Korze, w technologii, komunikowaliśmy w poprzednich naszych komunikatach giełdowych, wprowadziliśmy setki zmian dla samej platformy, dla szybkości działania platformy, dla łatwości użytkowania tej platformy, to tutaj też ostatnio bardzo dużo zainwestowaliśmy w tak naprawdę jeszcze prostsze zrozumienie naszej platformy, które chcieliśmy wyartykułować poprzez nową identyfikację marki Shoper, nową stronę internetową, która jest bardzo uniwersalna, zaprojektowana już do używania na urządzeniach mobilnych, bo chociażby sam nasz serwis internetowy już więcej osób odwiedza z komórek. Tak samo nasze sklepy, już ponad 70% tak naprawdę naszych sklepów, już jakby zakupy na sklepach platformy Shoper odbywają się poprzez urządzenia mobilne. Nasz nowy serwis korporacyjny też jest bardzo mocno zoptymalizowany pod kątem właśnie pozycjonowania tego serwisu, bo duża część klientów jednak w dalszym ciągu znajduje nas poprzez chociażby wyszukiwarki internetowe, więc dzięki temu też mamy ten serwis na topowych, światowych parametrach. Tak więc tak to wygląda. I cała nowa identyfikacja marki, bo to też już dobre kilka lat Shoper ma bardzo, jest najlepiej rozpoznawalną marką, jeżeli chodzi o Polskę, ale też jakby tą naszą markę rozwijamy. Być może też jesteśmy coraz bardziej gotowi do tego, żeby ta marka stawała się coraz bardziej globalna, więc zdecydowaliśmy się w ostatnim czasie też wprowadzić tą nową identyfikację marki, która oczywiście jest nowoczesna, bardzo elastyczna, bardzo prosta w komunikacji dla naszych klientów, dla naszych partnerów. Jeżeli chodzi też pod kątem strategii kilku już spółek, które posiadamy, ona jest bardzo też idealna do tego, żeby w prosty sposób żebyśmy mogli dostosować wizerunek tej naszej marki do pozostałych spółek, które mamy w grupie. No i tak jak bardzo ważnie wspomniałem wcześniej, są urządzenia mobilne, więc ten nasz wizerunek, serwisy są dostosowane też do urządzeń mobilnych, żeby nasi klienci mogli w bardzo prosty sposób korzystać z wiedzy, którą im udostępniamy, z informacji handlowych, tak żeby też łatwo im się od nas kupowało i żeby też edukacja, którą klientom naszym udostępniamy, była podana w jak najlepszym najlepszej jakości. Jakości, tak. Okej, okay. To Paweł powiedział i opowiedział o Shoperze, czym się zajmujemy. I myślę, że Państwo wiedzą, że Shoper jest znany przede wszystkim rynkowo z posiadania czy z wyprodukowania oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego. Jest to najpopularniejsze oprogramowanie na rynku od kilkunastu lat. Oprogramowanie, które idealnie trafia w potrzeby mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ale oczywiście w ostatnich latach uzupełnialiśmy czy rozbudowaliśmy portfolio o dziesiątki nowych usług. Główne kategorie, o których Paweł mówił, to są usługi finansowe, to są usługi marketingowe, to są usługi logistyczne, więc wszystko, co jest potrzebne, żeby z sukcesem prowadzić biznes w e-commerce. Ciekawe i bardzo ważne jest to, że my w każdym kwartale wprowadzamy dziesiątki
nowych funkcjonalności albo nowych produktów do oferty, bo e-commerce, tak jak świat, tak jak gospodarka, tak jak potrzeby i oczekiwania konsumentów i sprzedawców, bardzo szybko się zmieniają i shopper chce być i jest zawsze up to date, podążający zgodnie z rynkowymi trendami i bardzo szybko reagujący na to, co na rynku jest modne, ważne, potrzebne i tak ewoluuje i tak jest zarządzana nasza oferta produktowa. I jak to się przekłada na nasze finanse, jak to się przekłada na rozwój biznesu, który jest oczywiście uwidoczniony w wynikach finansowych. Na tym slajdzie pokazujemy Państwu wyniki z ostatnich 12 miesięcy, zakończonych 30 września 2022 roku i główne parametry, którymi posługujemy się na co dzień, żeby kontrolować, czy śledzić, czy obserwować rozwój naszego biznesu, który oczywiście wynika bezpośrednio z rozwoju naszych merchantów, sprzedawców, którzy korzystają z funkcjonalności platformy Shopper, którzy korzystają z naszych sklepów internetowych, ale nie tylko, a korzystają też przede wszystkim z szeregu usług dodatkowych, które są doskonałym uzupełnieniem oferty podstawowej, a więc oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego, do prowadzenia handlu w internecie. W ostatnich 12 miesiącach nasze przychody przekroczyły 113 milionów, a więc to jest pierwszy rok, kiedy nasza sprzedaż, nasze przychody są już tak solidnie powyżej 100 milionów i z każdym kwartałem ten wynik 12-miesięczny znacząco poprawiamy. Proszę zwrócić uwagę, jak wysoka jest dynamika. W ostatnich latach rośniemy w tempie wysokich kilkudziesięciu procent rocznie i oczywiście można sobie zadać pytanie, czy nie jest to spowodowane pandemią, a więc takim złotym okresem dla e-commerce'u i szybkim rozwojem dla firm e-commerce'owych. Nasze wyniki wskazują, że w tych ostatnich 12 miesiącach, ale też w roku 2021, my rośliśmy szybciej niż w tym szczytowym okresie pandemicznym, a więc my go wykorzystaliśmy, ten okres, aby inwestować więcej w portfolio produktowe, aby inwestować w rozwój zespołu, aby inwestować w rozwój naszych kompetencji i przede wszystkim inwestować w rozwój naszych merchantów, którzy korzystają z platformy, bo tak jak mówił Paweł, gro naszych przychodów opiera się o model pay as you grow, a więc jeśli nasi merchanci, jeśli nasi klienci mają sukces, to my jako pochodna ich sukcesu też jesteśmy firmą, która zarabia coraz więcej i rozwija się jak najszybciej. Te 113 milionów z ostatnich 12 miesięcy, no to jest dokładnie, a nawet trochę więcej, niż 5 razy więcej niż w roku 2018, a więc to jest bardzo nieodległy czas, bo mówimy o tym, co było na rynku 4 lata temu, a więc firma rozwija się w tempie iście błyskawicznym, dużo powyżej średniej rynkowej, dużo szybciej niż jakikolwiek z konkurentów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. A więc ten miks produktów core'owych, takich jak sklep internetowy i uzupełniony portfolio usług dodatkowych stworzyło model, który ma szansę skalować się w niespotykanie wysokim tempie. To oczywiście się przekłada bezpośrednio na nasz zysk EBITDA, a więc główny parametr finansowy, którym się tutaj posługujemy i firma reinwestuje gros środków, które zarabiamy. Nie żyjemy z pieniędzy zewnętrznych, nie jesteśmy startupem, nie żyjemy od rundy do rundy, a więc rozwijamy się i inwestujemy w rozwój platformy i portfolio produktowego i oczywiście naszego zespołu z tych pieniędzy, które w firmie zarabiamy. Ostatnie 12 miesięcy to jest zysk EBITDA na poziomie przekraczającym 35 milionów i znowu analogicznie, jeśli spojrzymy na poprzednie lata, to widzimy tą kilkudziesięcioprocentową dynamikę rok do roku i w porównaniu do roku 2018 kilkukrotny wzrost tego zysku, a więc widzą Państwo, że my nie tylko powiększamy biznes od strony przychodowej, ale też zwiększamy tą ilość generowanej gotówki, poprawiamy zysk w każdym roku. Bardzo dwa istotne parametry, a właściwie jeden podzielony na dwa kanały, to jest GMV, a więc obroty na platformie, a więc wartość zakupów realizowanych w sklepach internetowych, które korzystają z platformy Shopper. I w ostatnich 12 miesiącach obrót na naszej platformie zbliżył się już do blisko 8 miliardów, a więc to jest 8 miliardów złotych sprzedaży w naszych sklepach internetowych, powiększonych o kanały, które korzystają z naszej platformy, takich jak automatyzacja sprzedaży na marketplace'ach, jak w porównywarkach cenowych,
I ta dynamika znowu jest dość zbliżona do szybkości wzrostu naszych przychodów czy naszego zysku EBITDA, kilkadziesiąt procent wzrostu w każdym roku. Jeśli spojrzymy na GMV wygenerowane tylko w sklepach, które korzystają z platformy Shoper, a więc po odcięciu tych wszystkich kanałów zewnętrznych, takich jak platformy handlowe, jak porównywarki cenowe, jak platformy social media, to w ostatnich 12 miesiącach wartość sprzedaży przekroczyła 7 miliardów i oczywiście była na absolutnie rekordowym poziomie. I mamy tutaj genialną dynamikę, prawie sześciokrotny wzrost przychodów na przestrzeni ostatnich 4-5 lat, a więc chyba najszybszy, najlepiej poprawiający się parametr na rynku, nie tylko polskim, ale też na pewno w tej szerokości geograficznej, w tej części Europy. Mówiąc dalej o GMV, tutaj pokazujemy dynamikę w okresie, który był bardzo łaskawy dla branży e-commerce'owej, a więc w 9 miesiącach pandemicznych w poprzednich latach, w roku 2020 i 2021. I pokazujemy w obu wymiarach, a więc tej sprzedaży wielokanałowej i sprzedaży, która była realizowana i zakończona tylko w sklepach internetowych, które korzystają z platformy Shoper, na bardzo wysokim, kilkudziesięcioprocentowym wzroście rok do roku. Dynamika rynku w tym samym okresie w każdym przypadku była co najmniej dwukrotnie niższa, a więc merchanci, z którymi współpracujemy, są dobrze wyposażeni przez nas w usługi, które pozwalają im rosnąć szybciej niż ich konkurenci, którzy pozwalają im pozyskiwać trafik, pozyskiwać ruch internetowy, który następnie jest zamieniany na zamówienia, a zamówienia, jak wiadomo, są konwertowane, zamieniane na pieniądze. I to pokazuje jakościową współpracę nas jako operatora platformy, nas jako partnera w biznesie dla małych i średnich firm i merchantów, sprzedawców, którzy nam ufają, którzy z nami rozwijają własne biznesy i którzy też dzielą się sukcesem z własnego rozwoju. Rosły nam przychody w dwóch segmentach, które rozróżniamy, które raportujemy od kiedy jesteśmy spółką publiczną. Dwa główne segmenty to jest segment rozwiązań, a więc tam, gdzie mamy szereg usług z wartością dodaną, które są sprzedawane do, które są dostarczane do sprzedawców korzystających z naszej platformy, a więc usługi takie jak logistyka, usługi takie jak produkty marketingowe, jak płatności, jak usługi finansowe, ale choćby nawet też usługi prawne, które są dedykowane dla branży e-commerce'owej. I mamy fantastyczny wzrost w ostatnich 12 miesiącach i w pierwszych trzech kwartałach roku 2022 w segmencie rozwiązań ten przychód urósł aż o 72%, a więc to jest dość niespotykane patrząc na to, w jakim miejscu i w jakim czasie jest gospodarka i na różnego rodzaju bodźce, z którymi borykają się każde przedsiębiorstwa, także te działające w branży e-commerce'owej. Drugi segment, w którym rośniemy bardzo szybko, to są przychody z segmentu abonamenty. One się w pierwszych trzech kwartałach w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zwiększyły o 24%, a więc też bardzo stabilna, bardzo powtarzalna część naszych przychodów, szybko rosnąca. I to pokazuje, że ta liczba użytkowników, liczba sprzedawców, przedsiębiorców, którzy korzystają z naszej platformy, jest duża, rosnąca, że chcą więcej inwestować w rozwój własnych sklepów internetowych i chcą je wykorzystywać jako swoje serce czy jako kluczowy punkt swojego ekosystemu e-commerce'owego. To, co robimy w biznesie, to, co robimy w sprzedaży, jak generujemy przychody, przekłada się na wysoką rentowność i na to, jak dużo gotówki generujemy, którą później utylizujemy w postaci akceleracji naszego rozwoju, a więc coś, co pozwala zachować wysoką konkurencyjność platformy Shoper i zwiększać dystans do innych graczy, którzy prowadzą analogiczne biznesy bądź prowadzą biznesy o zbliżonym profilu. W pierwszych 9 miesiącach nasz zysk skorygowany EBITDA wyniosła blisko 26 milionów, była blisko 20% wyższa niż rok wcześniej w tym samym okresie. I pamiętajmy, że działamy mówiąc wprost, w dość trudnym otoczeniu rynkowym, gdzie mamy wysoką presję kosztową, jeśli mówimy o usługach obcych, ale mamy też choćby wysoką presję wynagrodzeniową, która jest napędzana inflacją i szeregiem innych czynników rynkowych. Warto też zwrócić uwagę, że poprawiliśmy zysk EBITDA o blisko 20% na przestrzeni
kilku ostatnich kwartałów, niemal potrajając zespół, liczbę specjalistów, które pracują w Shopper i w spółkach zależnych. A więc u progu roku 2021, na początku, zatrudniliśmy w Shopperze nieco ponad 100 osób. W tej chwili, czy na koniec września 2022, było to już grubo ponad 300 osób. A więc zatrudnialiśmy, ściągaliśmy talenty do spółki, które oczywiście kontrybuują w tym naszym wzroście biznesu i ich praca bezpośrednio się przekłada na dynamikę naszego rozwoju. I mimo to, mimo że funkcjonujemy w branży IT, funkcjonujemy w branży e-commerce'owej, a więc rynku bardzo konkurencyjnym, jeśli chodzi o specjalistów, ale też bardzo konkurencyjnym, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń i różnego rodzaju benefitów, które towarzyszą zatrudnianiu czy utrzymaniu specjalistów e-commerce'owych bądź IT. Pokazujemy tutaj bardzo stabilny i bardzo szybki wzrost naszego biznesu i ilości gotówki, ilości zysku, które generujemy. Widzą też Państwo tutaj, że rentowność na przestrzeni ostatnich 3 lat, ona spadła o 20 punktów, o niespełna 20 punktów. I to na pierwszy rzut oka może się wydawać niepokojące. My natomiast bardzo świadomie zwiększaliśmy tą skalę inwestycji, zwiększaliśmy liczbę zespołu, zwiększaliśmy wydatki na infrastrukturę software'ową, ale też sprzętową. Shopper, który oryginalnie pochodzi z Krakowa i tutaj ma siedzibę, od kilkunastu lat zaczął być też widoczny w formie zespołu, w formie biur w wielu miastach w Polsce. Dzisiaj jesteśmy obecni poza Krakowem, także w Szczecinie, w Poznaniu, w Krośnie, a więc ta nasza obecność w wielu miastach, tam gdzie możemy mieć dostęp do absolutnie unikalnych talentów w branży e-commerce'owej, jesteśmy i chcemy taką drogę rozwoju kontynuować. I nasze wyniki, mimo kolosalnych inwestycji, największych w historii, jakie ponosiliśmy, one się nieustannie poprawiają. Kilka słów o tym, co się dzieje, co się działo i co się będzie działo na rynku z naszej perspektywy, ale też z perspektywy naszych merchantów, a więc ponad 30 tysięcy firm, które korzystają z usług platformy Shopper i dzięki nam rozwijają usługi e-commerce'owe. Perspektywa konsumencka. Ciągle widzimy, że wydatki konsumentów na zakupy internetowe rosną. One częściowo są oczywiście napędzane wysoką inflacją, a więc dobra, które kupują konsumenci w internecie, są po prostu droższe, ale póki co mamy dobrą dynamikę rozwoju tego segmentu rynku. Widzimy, że konsumenci chcą kupować w internecie, szukają okazji, szukają też po prostu czasami niższych cen w porównaniu do tradycyjnego retailu i widać, że e-commerce ma przed sobą dobry czas i oczywiście ma dobry czas za sobą i coraz więcej konsumentów będzie się przesuwała w kierunku e-commerce'u, w szczególności kiedy mamy do czynienia właśnie z wysoką inflacją, będą tam szukali po prostu tańszych alternatyw, będą prawdopodobnie wydawali z większą dynamiką więcej pieniędzy w internecie niż w tradycyjnym handlu. Obserwujemy oczywiście, że zmienia się struktura zakupowa i to znowu jest napędzane inflacją albo napędzane siłą zakupową poszczególnych konsumentów. Widzimy, że często konsumenci dość szybko zmieniają swoje upodobania, zmieniają swoje nawyki, kupują na przykład częściej, żeby ta wartość koszyka była przy jednorazowych zakupach trochę mniejsza, żeby w ten sposób trochę bardziej racjonalnie zarządzać cash flow i tym, co mają w portfelach bądź w kieszeniach. Natomiast nie widzimy jakiejś radykalnej zmiany, nie widzimy nagle, żeby ktoś, kto do tej pory kupował modę, czy ktoś, kto do tej pory kupował akcesoria związane z wyposażeniem domu, przestawał to robić. Raczej widzimy jakieś migracje od poszczególnych marek, od poszczególnych merchantów w kierunku poszukiwania innych, który w danym momencie po prostu ich oferta jest bardziej dopasowana do możliwości konsumentów. To, co widzimy, że mamy ciągle, patrząc na gospodarkę, patrząc na handel, nie tylko internetowy, pozytywny wpływ związany z migracją naszych przyjaciół z Ukrainy do Polski i tym, że tutaj mieszkają, zarabiają, prowadzą biznesy, także prowadzą biznesy e-commerce'owe, a więc po prostu tej gotówki wydawanej i napędzającej konsumpcję mamy na rynku więcej niż w latach ubiegłych.
To, co się dzieje na rynku sprzedawców, merchantów korzystających z platformy Shopper, w wywiadach, które z nimi prowadzimy, jak obserwujemy, co chcą inwestować, gdzie chcą sprzedawać, to rzeczywiście mamy na rynku sporo niepewności, a więc sprzedawcy szukają nowych rynków dla zbytu swoich towarów, szukają nowych możliwości zdefiniowania czy poszukiwania nowych grup konsumentów, aby nawet jeśli to spowolnienie w konsumpcji, w sprzedaży detalicznej będzie na rynku postępowało, żeby nadrobić to, a może nawet wzmocnić się dzięki nowym kanałom sprzedaży czy nowym rynkom zbytu. A więc widzimy rosnące zainteresowanie na przykład sprzedażą zagraniczną, cross-borderem. Sprzedawcy z segmentu MŚP coraz częściej i coraz odważniej stawiają swoje pierwsze kroki w sprzedaży zagranicznej i to nie tylko na takich dość oczywistych rynkach dla nas Europy Środkowo-Wschodniej, ale coraz częściej chcą też sprzedawać zarówno we własnych sklepach, jak i przez marketplace'y, choćby w Ameryce Północnej, choćby w Europie Zachodniej, czy nawet w Azji, czego fajnym przykładem jest nasze partnerstwo z Alibabą i możliwość zaoferowania polskim sprzedawcom, polskim producentom sprzedaży ich artykułów na rynkach globalnych. Widzimy, że sprzedawcy czy przedsiębiorcy podchodzą też nieco inaczej niż w poprzednich latach do inwestycji. Bardziej skupieni są na tych inwestycjach dość pewnych, które przyniosą im zwrot tej inwestycji w dość krótkim terminie, a więc widać, że ta skłonność do ryzyka wraz ze wzrostem kosztów finansowania jest niższa, a więc dalej inwestują, ale inwestują inaczej niż w poprzednich latach. I to, co widzimy również po stronie sprzedawców internetowych, a to jest segment, w którym jest to zawsze widoczne, jakby bardzo wyraźnie, to jest to kolekcjonowanie gotówki, to jest to, że sprzedawcy czują się pewniej, po prostu mówiąc wprost, siedząc na gotówce, bo nie wiedzą, jak rynek będzie ewoluował w kolejnych kwartałach i z jaką dynamiką będzie się rozwijał i też jak się będą zachowywali konsumenci. To, co widzimy od strony szeroko rozumianej konkurencji, widzimy, że na rynku marketplace'ów ciągle bardzo dużo się dzieje. To jest rynek bardzo konkurencyjny, bardzo gorący, mamy nowych graczy. Przypominam, że jeszcze nawet nie minęły 2 lata, od kiedy Amazon pojawił się w końcu na polskim rynku. Mamy ledwo rok po tym, jak pojawiło się Shopee i dość namieszało w tym dolnym segmencie rynku dla konsumentów, klientów o tej dużej wrażliwości cenowej. Mamy też nowych graczy na horyzoncie, którzy szykują się do wejścia na rynek marketplace'ów, takich jak Komarch ze swoim portalem wszystko.pl. I to oznacza, że to jest rynek, który jest w takim dynamicznym otoczeniu i który jest bardzo konkurencyjny. Widzimy też, że te marketplace'y próbują sobie odbierać klientów, próbują też onboardować czy przyciągać nowe grupy konsumentów do siebie. Z punktu widzenia Shopera i naszych merchantów to są dobre informacje, bo marketplace'y inwestują więcej w rozwój rynku, inwestują, żeby przyciągać do siebie nowych sprzedawców, a sprzedawcy już wiedzą, że zależność od platform handlowych jest dość niebezpieczna, że dobrze z nich korzystać i my też to proponujemy i do tego zachęcamy, ale jako uzupełnienie czy jako element całego ekosystemu usług e-commerce'owych i do tego Shopper i nasze produkty doskonale się tutaj odnajdują, doskonale się sprawdzają. Widzimy również, że stale rosną koszty usług logistycznych, to oczywiście jest pochodna wzrostu kosztu energii czy wzrostu kosztów paliw, które w ostatnich kwartałach miały i mają miejsce na rynku. To przekłada się bezpośrednio oczywiście na zarówno cenę końcową przesyłek dla klientów końcowych, ale też obserwujemy, że te koszty hurtowe czy koszty związane z line haulem, a więc przewożeniem towarów czy choćby towarów drobnicowych na przestrzeni Polski, one również dynamicznie rosną na przestrzeni kilku kwartałów. Widzimy, że dla części graczy to finansowanie, które stymulowało ich rozwój i było bardzo tanie, bardzo dostępne w poprzednich latach, dzisiaj staje się przekleństwem, bo ten tani pieniądz, do którego się przyzwyczailiśmy, dzisiaj dla wielu podmiotów staje się obciążeniem bardzo wyraźnym i powoduje, że spółki nie są w stanie inwestować
bo muszą zajmować się obsługą długu i tego finansowania, które zaciągnęły w poprzednich latach. I to na pewno będzie dla wielu graczy taki niekorzysty czynnik, który będzie raczej stymulował bardzo zachowawcze działanie w kolejnych kwartałach, bo wiele firm już się z tym boryka, a prawdopodobnie te koszty finansowania jeszcze przez kilka kwartałów w najlepszym przypadku będą zachowane na wysokim poziomie, a być może będą dalej rosły. To, co obserwujemy, i to obserwujemy naocznie, bo wiele podmiotów czy wielu doradców do nas się zwraca z takimi propozycjami, to część graczy e-commerce'owych, część graczy związanych z szeroko rozumianymi usługami e-commerce'owymi czy produkującymi usługi dla branży e-commerce'owych jest bardzo otwarta na rozmowy o akwizycjach bądź połączeniach, a więc widać, że ta zmienność rynku spowodowała, że wielu graczy, mówiąc wprost, trochę się przestraszyło przyszłości albo nie jest w stanie właśnie udźwignąć tych kosztów finansowania z przeszłości i nagle, mówiąc kolokwialnie, no, poczuła bardzo dużą miętę do graczy takich jak Shoper, bo jak wiadomo, w zestawie może być raźniej. Nasze podejście do tego jest takie bardzo selektywne i uważamy, że rzeczywiście najbliższe kwartały to mogą być szanse zakupowe czy szanse inwestycyjne, ale też z dużą ostrożnością, a więc przyglądamy się wielu podmiotom, jesteśmy w rozmowach z wieloma podmiotami, co jeszcze nie oznacza, że to przełoży się na jakieś faktyczne transakcje czy na jakieś faktyczne inwestycje bądź połączenia, bo otoczenie rynkowe jest bardzo zmienne, mamy ciągle wojnę u naszych sąsiadów, mamy ciągle bardzo wysokie koszty związane z energią i rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a więc no, ten rynek jest ciągle rozhuśtany. Niemniej jednak, co jest dobre, że wielu graczy rzeczywiście postrzega, że będą dla nich ciężkie czasy i ich otwartość na rozmowy o tym połączeniu sił bądź wyjściu do inwestycji z poszczególnych projektów jest na pewno dla Shopera dobrą informacją. I to tyle, jeśli chodzi o prezentację. Zachęcamy do zadawania pytań. Jesteśmy tutaj z Pawłem do Państwa dostępni. Prawie się idealnie w 30 minut wyrobiliśmy, a więc mamy jeszcze szansę porozmawiać. Mamy szereg pytań. Tomasz będzie nas wspierał tutaj w zakresie ich moderowania. I jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękujemy za wysłuchanie naszej prezentacji. Dziękujemy. Tak, już kilka pytań padło. Może na początek pytania o Black Friday są dwa, więc pozwolę sobie połączyć. Czy mogą Państwo podzielić się informacją, jak wyglądał okres Black Friday? Allegro wczoraj zasygnalizowało, że widzą spowolnienie w listopadzie. Czy macie podobną widoczność? To może ja zacznę. Właściwie dzisiaj też wypuściliśmy prasówkę dotyczącą Black Friday. Tak w telegraficznym skrócie to oczywiście spółka notowała wzrosty kilkunastoprocentowe, jeżeli chodzi o sam Black Friday. Tutaj jedna taka mała uwaga, że ten Black Friday już nie jest takim Black Fridayem nawet jak były rok czy dwa lata temu, ponieważ firmy już właściwie mogli Państwo zauważyć, robił Black Weeks, nie Week, więc to mocno się rozciąga. My, jeśli chodzi o naszą platformę, to od Black Friday do chociażby Cyber Monday w 4 dni sprzedaż na platformie przekroczyła 150 milionów złotych. To było około 11% więcej niż rok do roku. Jak wcześniej też wspomniałem, rozciągnęło się to na cały miesiąc, więc globalnie GMV w całym miesiącu na samych sklepach miało jeszcze wyższy wzrost, tak więc my jesteśmy bardzo dumni z naszych merchantów, bo spodziewaliśmy się, że może być różnie, jeżeli chodzi o tą sprzedaż, a było naprawdę bardzo dobrze. Ruch na serwerach był ogromny, tak, jeżeli chodzi o zakupy, to, no to tak jak wspomniałem, to jest dobry wynik jak na obecną sytuację gospodarczą, uważamy. Jakiś też dobry prognostyk na święta, no bo oczywiście też jeżeli chodzi o GMV, które zaraportujemy pewnie za cały kwartał czwarty, no to na razie te pierwsze dwa miesiące tego kwartału wyglądają naprawdę dobrze. Tak, ja jeszcze dodam, że rzeczywiście mieliśmy kolejne rekordowe i Black Friday i wszystkie dni, które wchodzą w skład czarnego tygodnia, bo tak już to nazywamy.
Widzimy też zmieniające się zachowania klientów, konsumentów, że potrzebują czasami trochę więcej czasu. Oczywiście śledzą, przeskanowują cały rynek w poszukiwaniu tych najlepszych okazji i najbardziej korzystnych, tam gdzie kupują najtaniej, albo tam gdzie kupują czasami w jakichś zestawach produktowych czy w zestawach pakietowych. Natomiast widzimy też, że znowu zmienia się troszkę struktura zakupowa, chociaż w porównaniu do poprzedniego roku te trzy główne kategorie, które były rekordowe, to jak zwykle była to moda, jak zwykle były to kosmetyki i różnego rodzaju artykuły związane ze zdrowiem, czy właśnie z urodą. I trzecia to są akcesoria związane z wyposażeniem mieszkania, więc dokładnie te same kategorie produktowe, co w poprzednim roku. To, co było bardzo ciekawe z perspektywy sprzedawców, którzy korzystają z platformy Shopper, to że dynamika Black Friday była bardzo dobra, a dynamika Cyber Monday była bardzo dobra, ale najlepsza dynamika i największa była w sobotę i niedzielę, a więc takie nieoczywiste dni. Oczywiście mówimy o tym Black Weekend, ale do tej pory to taką mieliśmy bardzo wyraźną przewagę piątku i poniedziałku. Tutaj widać, że konsumenci oczekują troszkę więcej czasu, trochę więcej wyboru, trochę więcej cierpliwości też chyba ze strony sprzedawców, żeby te promocje były rozciągnięte, już nie zamykały się tak jak wiele lat temu praktycznie do jednego dnia albo do drugiego dnia. I sprzedawcy dobrze na to zareagowali, więc byli świetnie przygotowani i rzeczywiście to zainteresowanie przez te co najmniej 4 dni utrzymali na wysokim poziomie i konsumenci tym się odpłacili. Ja myślę, że też jeżeli chodzi o Black Week i taką specyfikę tego, to też coraz więcej merchantów, to co Marcin powiedział odnośnie soboty i niedzieli, że też próbują merchanci zaskoczyć, bo ten Black Friday i Cyber Monday po prostu tysiące e-maili, tysiące powiadomień, że chcąc się wyróżnić, to merchanci właśnie próbują to rozkładać. Tak naprawdę najciekawszą taką sytuacją u nas było, że dzień przed Black Friday w czwartek jeden z dużych merchantów po prostu uruchomił swoją promocję i potrafił tam w ciągu półtorej godziny sprzedać za grube miliony złotych dziesiątki tysięcy produktów. Tak więc tak dużo, dużo nowych kreatywności. My oczywiście też jako Shopper pomagamy w tych takich nieoczywistych promocjach dla naszych merchantów. Widać dużo niższą dynamikę przychodów z abonamentów od przychodów z rozwiązań. Czy coraz ciężej jest pozyskiwać nowych merchantów? Czy przedsiębiorcy chcą jeszcze otwierać nowe sklepy internetowe? No to ja bym zaczął od tego, że po prostu w samych rozwiązaniach mieliśmy duży potencjał i też duża liczba zatrudnień, które mieliśmy w ostatnim roku, one wpływały na to, że po prostu do samej platformy jako takiego wygodnego narzędzia do obsługi sklepu dodawaliśmy dodatkowe usługi i stąd jakby ten potencjał już zaczyna procentować i te rozwiązania po prostu rosną zdecydowanie szybciej. My akurat jesteśmy, myślę, że zadowoleni, jeżeli chodzi o dynamikę samych abonamentów, no bo ona też jest zdecydowanie większa niż rynkowa, nawet powiedzmy z graczami, w porównaniu z graczami zza oceanu, tak więc to wygląda dobrze, oczywiście chcielibyśmy więcej. Czy jeżeli chodzi o, czy ciężej pozyskiwać nowych merchantów? Pewnie troszeczkę ciężej, ale patrząc na przykład, no zamknęliśmy przed chwilą miesiąc ostatni, no to jest jeszcze naprawdę bardzo dużo osób, którzy właśnie traktują obecną sytuację związaną z inflacją, związaną ogólnie z całą gospodarką, jako taką szansę na to, żeby właśnie stworzyć dodatkowy kanał sprzedaży albo nowy kanał sprzedaży, albo do, tak jak mamy wielu też małych merchantów, mikromerchantów, po prostu dorobić sobie do pensji poprzez prowadzenie sklepu internetowego. Tak więc troszkę może jakby minimalnie trudniej tych merchantów zdobyć, ale też od co najmniej roku wprowadziliśmy też kilkanaście nowych źródeł, przez których pozyskujemy merchantów, albo też jako, że nasza platforma jest i bardzo wygodna w użytkowaniu, bardzo stabilna, można też jakby, no jesteśmy spółką giełdową, wiarygodną, więc jakby też sporo merchantów do nas migruje, tak więc cały czas pozyskujemy nowych klientów, którzy są zupełnie nowi, ale też dosyć dużą grupę klientów, którzy po prostu decydują się przejść do nas z technologii open source czy innych SaaS-ów. Ja uzupełnię jeszcze wypowiedź Pawła, że tak, oczywiście dynamika rozwiązań segmentu rozwiązania jest dużo wyższa, ale w abonamentach jest ciągle bardzo wysoka. Tak. I pamiętajmy, że
to jest część transformacji całego biznesu Shopper i naszej platformy, że my chcemy więcej zarabiać na rozwoju naszych merchantów, a więc pamiętajmy, że abonament jest takim dość statycznym, bardzo pewnym i zapewniającym przewidywalny cash flow po stronie spółki, ale z ograniczonym wzrostem. Jeśli jesteśmy w stanie dobrze, mówiąc kolokwialnie, przykleić się do GMV rosnącego na platformie, jesteśmy w stanie generować razem z merchantami to dodatkowe, szybkie GMV, to my jako firma po prostu mamy szansę zarobić więcej, ale dzięki temu, że nasi merchanci zarabiają więcej, idziemy w tym kierunku, żeby ten model był w pełni transparentny. Mieliśmy okazję z Pawłem w naszych poprzednich życiach biznesowych pracować w firmach, które rzeczywiście sprzedawały no, niemal 100% usług abonamentowych. To były firmy, które odniosły ogromne sukcesy rynkowe. Niemniej jednak ta sprzedaż abonamentów no, zawsze znajduje ten swój sufit. Zawsze ma tą swoją dynamikę pewnego nasycenia rynku bądź jakiegoś wychładzania się poszczególnego segmentu. W e-commerce to nie następuje, bo to ciągle mamy dość młody segment rynku, młodą gospodarkę cyfrową, a więc jeszcze wiele lat przed nami, gdzie rzeczywiście przychód z abonamentów będzie rósł, ale widzimy, że ten model oparty o pay as you grow, a więc ściśle powiązany ze wzrostem obrotów czy zarabianiem przez merchanta, to jest model przyszłościowy. Jeśli teraz spojrzymy na choćby modele biznesowe takich gigantów jak z naszej branży, jak czy Amazon, czy jak Allegro, czy jak Shopify, czy jak eBay, czy firmy płatnościowe, to one zawsze bazują na tym rosnącym GMV merchanta i chcą rzeczywiście rozwijać się proporcjonalnie, przynajmniej proporcjonalnie do dynamiki jego rozwoju. I Shopper idzie dokładnie tą samą drogą. Myślę, że gdybyśmy chcieli stawiać taki główny akcent wyłącznie na abonamenty, no to dzisiaj bylibyśmy firmą istotnie mniejszą i też byśmy nie zaspokajali tych potrzeb merchantów, bo chcą, oczekują, proszą nas, pracują razem z nami, żeby tych usług dodatkowych, tych usług, które wspierają rozwój ich biznesu, było coraz więcej i więcej. Ja też może jeszcze dodam jedno zdanie, bo coraz więcej tych naszych usług czy produktów z kategorii właśnie rozwiązań, one są niezależne od samej platformy i to też jest bardzo ważne, bo po prostu możemy oferować chociażby reklamę, chociażby pozycjonowanie stron i wiele innych usług dla klientów, którzy mają platformę gdzieś indziej, tak? Czy to na open source, czy na innym SaaSie, więc jesteśmy coraz bardziej niezależni od samej platformy, no i też adresowany rynek z naszymi usługami jest zdecydowanie większy, potencjał i bezpieczeństwo również. Oczywiście takim docelowym naszym idealnym klientem jest taki, który ma naszą platformę, która jest tym sercem i dodatkowymi usługami, z tym, że jeszcze niecały rok temu tylko tak można było zacząć współpracę z spółką Shopper. W tej chwili tak naprawdę można zacząć od wielu innych i my możemy rozbudowywać po prostu te portfolio dodatkowych usług i budować zaufanie z merchantem, tak żeby finalnie też przeniósł sklep do nas. Kolejne pytanie również o rozwiązania, o segmenty. Które są najchętniej wybierane przez waszych klientów rozwiązania, a które mają największy potencjał na wzrost? To tym razem ja może Paweł zacznę, bo Shopper opiera się na takich głównych czterech filarach i to też będzie odpowiedź na pytanie, gdzie my najwięcej inwestujemy i gdzie widzimy największy potencjał. A więc te cztery filary to sprzedaż wielokanałowa, a więc sprzedaż, która się zawiera w sprzedaży przez własny sklep, ale też przez marketplace'y, porównywarki cenowe czy social media. Tutaj też jest obszar, w którym inwestujemy. Wierzymy, że sprzedaż social commerce czy takie zdarzenia jak live selling mają ogromną przyszłość, a więc w ten kanał sprzedaży wielokanałowej będziemy inwestować. Kolejnym segmentem są usługi finansowe, a w tych usługach finansowych są również płatności, a więc widzimy ogromny potencjał i widzimy to już w dynamice wzrostu czy poprawy naszych wyników finansowych, że coraz więcej merchantów jest zainteresowanych czy coraz więcej konsumentów choćby kredytowaniem różnej maści. Po stronie merchantów to może być pożyczka, kredyt na choćby zatowarowanie, czy na przygotowanie się do wysokiego sezonu, żeby była lepsza dostępność towarów. Po stronie konsumentów mamy różnego rodzaju finansowanie typu buy now, pay later, albo po prostu dalej raty. Więc to portfolio usług finansowych i firm finansowych, z którymi pracujemy, rośnie. Trzeci segment to jest logistyka, a więc wszystko, co ma wspólnego
nie tylko z tą wysyłką paczki, w której mogą być produkty typu ubrania, kosmetyki czy jakieś akcesoria do wyposażenia domu, ale choćby też zarządzanie magazynem czy automatyzacja pracy w procesach logistycznych. I tutaj widzimy ogromny potencjał wzrostu. Tutaj mamy dzisiaj najwyższą ofertę, więc jakby najsilniej w nią inwestujemy. I czwarta rodzina produktowa, czwarty filar naszego biznesu to są usługi marketingowe, które polegają na generowaniu ruchu do sklepów internetowych i ten ruch jest oczywiście konwertowany na zamówienia. Zamówienia są konwertowane na gotówkę i tutaj mamy zarówno partnerstwa z tymi wszystkimi największymi tuzami świata marketingu, Google'a, Facebooka, czy TikToka. Mamy też od niedawna z lokalnym liderem współpracy, czyli Wirtualną Polską, a więc eksplorujemy ten segment rynku. Mamy też tutaj w firmie świetne kompetencje, bo Paweł z tego świata się wywodzi, kilkanaście lat w nim pracował, więc zna ten segment rynku na wylot i myślę, że to też jest taka istotna nasza przewaga rynkowa, że po prostu mamy know-how, myślę, że najlepsze w stosunku do innych platform w tym segmencie rynku. No i tutaj też, jeżeli tak dokończając też odpowiedź na to pytanie, te kwestie dotyczące reklamy to jest spory kawałek naszego biznesu i też ma potężny potencjał na wzrost, bo to szczególnie właśnie w kryzysie trzeba szukać nowych klientów na różne nowe sposoby. My mamy kilkanaście już w tej chwili takich naprawdę bardzo efektywnych. Rozliczamy się właściwie w większości przypadków performance'em, czyli sprzedażą z naszymi klientami, tak więc to jest na pewno też kierunek bardzo ważny, bo piękny sklep no, może być naprawdę piękny, bardzo funkcjonalny, mieć super użyteczność, no, ale jak tam nikt nie przychodzi, to, to pojawia się problem. No, i tutaj też jakby oprócz samego sklepu właśnie zajmujemy się generowaniem ruchu, nawet jak już ten ruch jest też zwiększaniem średniego koszyka na tym ruchu, dokupywaniem kolejnych rzeczy, tak więc tam jest wiele rzeczy przy tym marketingu, które oferujemy naszym klientom. No, też widzimy po prostu na kilkudziesięciu tysięcy sklepów, co działa, co nie działa, więc jesteśmy w stanie naprawdę pokazać klientom takie rozwiązania, które po prostu generują większą sprzedaż. Tak więc myślę, że tutaj jesteśmy skuteczni i to jest duża część naszego biznesu. Myślę, że będzie jeszcze większa i ma po prostu bardzo duży potencjał wzrostu, szczególnie w kryzysie. Następnie dwa pytania o zatrudnienie. Czy widać już pierwsze znaki spadku presji na wynagrodzenia? Oraz czy spółka w 2023 roku również zamierza zwiększyć zatrudnienie o 100 osób, tak jak miało to miejsce w tym roku, bo jednak sporo firm zaczyna zwalniać pracowników. Tak, to dziękujemy Tomasz za połączenie tych pytań, bo rzeczywiście one są z tej samej kategorii. Odpowiadając szybko na pierwsze pytanie, nie widać spadku presji na wynagrodzenia, bo nie widać wyraźnego spadku inflacji. Mieliśmy jakiś pierwszy sygnał, pierwszy odczyt o charakterze pozytywnym z rynku, ale wiemy, że ta inflacja zostanie jeszcze z nami pewnie długo. I to pracownicy, specjaliści, w szczególności wysoko wykwalifikowani, również czują w swoich kieszeniach. I myślę, że dzisiaj nie ma powodu, żeby ta presja wynagrodzeniowa spadała. Oczywiście możemy powiedzieć, że z drugiej strony zwiększa się też konkurencyjność rynku pracy wśród pracowników, bo szereg firm optymalizuje swoje zatrudnienie czy przeprowadza zwolnienia, a więc w wielu przypadkach widzimy, że ten apetyt, w szczególności nowych pracowników, jest wyraźnie niższy niż w poprzednich latach. My nie chcemy na tym szczególnie jakoś korzystać. Pamiętajmy, że tutaj mówimy o ludziach, mówimy o specjalistach, my po prostu chcemy ich wynagradzać rynkowo, a więc żeby czuli się dobrze w tej konfiguracji z shopperem. Jeśli chodzi o pytanie drugie, więc to potencjalne zatrudnienie 100 osób w tym roku czy kolejnym, nie planujemy. Już od kilku miesięcy podkreślamy, że do nowych zatrudnień podchodzimy z jeszcze większą precyzją i ostrożnością. Mamy już duży, dojrzały team, który widzimy, że ma potencjał, aby tę firmę rozwijać dalej w bardzo wysokim tempie i na pewno tak dynamiczne wzrosty zatrudnienia nie są tutaj już potrzebne, więc zatrudniamy oczywiście nadal, ale bardzo selektywnie tam, gdzie widzimy jakieś luki kompetencyjne albo tam, gdzie widzimy, że możemy akcelerować wysokość sprzedaży,
Mamy to takie bezpośrednie przełożenie, więc jakby jeśli kogoś zatrudniamy, to chcemy wiedzieć, jaka będzie jego kontrybucja w optymalizacji pewnych procesów, czy na naszą marżę, czy na nasze przychody, czy na rozwój platformy, ale podchodzimy tutaj bardzo racjonalnie, bardzo ostrożnie. Kto jest klientem Shopera? Duże sklepy, małe sklepy, butiki? Czy mogą panowie podać kilka nazw? Z chęcią zobaczę, jak one działają, a może już dokonałam na nich zakupu. Ja myślę, że odpowiedź, czy duże i małe sklepy i butiki, to wszystkie z tych wymienionych. Oczywiście takim sweet spotem jest, naszym klientem jest MŚP, więc bym powiedział, że średnie i mniejsze sklepy, po prostu mamy ich bardzo dużo, ale na naszej platformie też rozwijają się bardzo fajnie, naprawdę duże e-commerce. Z takich, powiedzmy, marek, które mi teraz przychodzą do głowy, bo tu widzę, że chyba pani musiała zadawać to pytanie, to przykładowo pani Kinga Rusin ma u nas sklep internetowy Pad & Rap swojej marki. Z takich znanych sportowych firm, no to chociażby Jim Glamour ma też sklep na platformie Shopper. Ale też super znani dziennikarze, którzy prowadzą kanał sportowy. Na przykład. Mamy też takie ciekawe sklepy prowadzone przez na przykład Agencję Mienia Wojskowego, gdzie już tym razem panowie raczej tak kupują jakieś artykuły z demobilu. Jak ktoś lubi te klimaty wojskowe, to na pewno już Shopera pośrednio tak zna. Mamy takich nieoczywistych merchantów, jak choćby fabryka czekolady Wawel z Krakowa, którym jesteśmy, z którego pozdrawiamy tutaj, ale ten przekrój jest bardzo szeroki. Oczywiście tą naszą grupą docelową to są przede wszystkim mikro, mali i średni, albo tacy powiedzmy średnio więksi. My nie robimy, nie sprzedajemy aktualnie sklepów takich w formie wdrożeń, które są robione pod wymagania bardzo specyficznego, dużego klienta, bo ten rynek cechuje się też trochę niższą marżywością, trochę większymi albo czasami za dużymi wymaganiami ze strony merchantów, a więc my też pracujemy nad tą rentownością i pokrywamy ten taki segment masowy w e-commerce, ale mamy szereg dużych klientów, którzy wiedzą, że taka platforma po prostu doskonale pokrywa ich oczekiwania i rzeczywiście nie trzeba wydać iluś milionów na wdrożenie, integrację, na development platformy, tylko czasami wystarczy wydać kilka tysięcy i ma się wszystko, co potrzeba w e-commerce. Skoro merchanci chętnie wychodzą za granicę, to kiedy Shopper wyjdzie za granicę? Które rynki mają największy potencjał? Mówiliśmy o tym wielokrotnie na naszych spotkaniach z inwestorami, że analizujemy możliwości wyjścia za granicę z naszą ofertą i widzimy szereg rynków, gdzie uważamy, że Shopper jako super dojrzała platforma i dobrze skonfigurowana pod kątem produktowym, ale też technologicznym, mogłaby odnieść sukces. Natomiast to nie jest z pewnością dobry czas, żeby realizować takie odważne, greenfieldowe projekty, bo dzisiaj choćby ta kalkulacja kosztowa takich projektów jest bardzo trudna do oszacowania. Z inflacją boryka się nie tylko polski rynek, ale praktycznie wszystkie rynki europejskie i nie tylko. My do tego tematu będziemy wracali, kiedy sytuacja na rynku będzie bardziej stabilna, bardziej przewidywalna. Mamy sporo kompetencji i doświadczenia w firmie w zakresie ekspansji międzynarodowej. Mamy z pewnością na to apetyt, ale nie podjęliśmy takiej decyzji. Patrząc na rynki, e-commerce jest bardzo transgraniczny i to mogą być rynki zarówno na wschodzie Europy, jak i na zachodzie Europy. Na pewno będziemy oceniali je pod kątem możliwości odniesienia przez nas tam sukcesu. Na pewno wspiera nas to, że mamy szeroką ofertę świetnych usług e-commerce'owych, a więc możemy zawsze jakiś fragment rynku sobie wykroić. Natomiast to, co nam przyświeca, jak prowadzimy tutaj dyskusję, czy z Pawłem, czy z resztą zespołu, to gdybyśmy się zdecydowali na taki ruch, to ma nie być tylko techniczna obecność, ale mamy na danym rynku walczyć o prymat wśród graczy e-commerce'owych. Co z akcjami premiowymi, dywidendowymi? Ile jeszcze będzie ze spółki wypłacone dla nich? Zakładam, że pytanie dotyczy serii D. Tak, serii D i uprzywilejowanej dywidendy. A więc w 2022 roku zaspokoiliśmy to roszczenie wynikające z tych akcji w wysokości 20 milionów.
i zostało w tych akcjach około 12 milionów. Oczywiście to nie my, nie zarząd podejmujemy taką decyzję, my możemy rekomendować, natomiast to, co też już wielokrotnie powtarzaliśmy, z naszego punktu widzenia my chcemy, żeby to, żeby te akcje, czy ta uprzywilejowana dywidenda, ten temat został jak najszybciej zakończony, patrząc na performance i na wyniki spółki, technicznie taka możliwość wygląda na to, że będzie w roku 2023, a więc na bazie wyniku z 2022. Natomiast decyzja jest piętro wyżej, czy dwa piętra wyżej od zarządu. Z naszego punktu widzenia my jesteśmy spółką, która chce generować jak najwięcej gotówki, żeby ją reinwestować w rozwój. Tutaj widzimy największy potencjał, że każda złotówka, która pozostanie w spółce, może zamienić się w wiele złotówek związanych z budową wartości. I tak jest nasze podejście do tego i nasze, jako przedstawicieli ekipy menedżerskiej w firmie, patrzenie na ten projekt jest bardzo długofalowe. My widzimy jeszcze ogromny potencjał wzrostowy. I ten sklep z czatu, tak, jest nasz operz. Końcowe, tak. Tych sklepów jest naprawdę bardzo dużo. My oczywiście chociażby z takich dużych marek, no to polski oddział Doppelherz, jakby marki, jest sprzedawany na rozwiązaniach Shopera, więc mamy naprawdę bardzo ciekawe portfolio, chociaż taka nasza duma to są tacy mali merchanci albo marki własne, tak, są po prostu znani projektanci mody, którzy z nami bardzo, bardzo fajnie współpracują, producenci właśnie indywidualnych mebli, i biżuterii, tak więc to jest taki cały przekrój, a myślę, że też no, jesteśmy przede wszystkim platformą pierwszego wyboru dla takich rękodzielników. To jest też tak, że jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na robienie czegoś i próbę sprzedaży tego, chociażby coś tam dziergać ręcznie, czy ulepić z gliny, to bardzo często to jest właśnie idealne miejsce, gdzie zacząć się z Shopperem. Z drugiej strony oczywiście, jeżeli marki są duże marki i duże firmy, coraz częściej widzimy, że jeżeli chcą sprawdzić jakiś projekt, produkt i zobaczyć takie szybkie go to market, to właśnie biorą zamiast dedykowanych rozwiązań za miliony, bardzo proste rozwiązania Shopera do sprawdzenia swoich takich teorii sprzedażowych, bo no, widzieliśmy naprawdę duże marki, które potrafiły w kilka dni tak naprawdę od pomysłu do realizacji wprowadzić naprawdę duże biznesy do online. Tak. Jeszcze jedno pytanie wpadło, kontynuując wątek ekspansji zagranicznej. Na którym rynku widzicie największe szanse na zbudowanie silnej pozycji? Nie ma jednej prostej odpowiedzi. Dzisiaj trudno byłoby znaleźć platformę, na przykład na mapie Europy, która jest porównywana z Shopperem, patrząc na szerokość naszej oferty, patrząc na ilość produktów, które mamy w ofercie. A więc idąc tym tropem, możemy powiedzieć, że niemal na każdym rynku mielibyśmy szansę zbudować dobrą, silną pozycję. Ale oczywiście to wiąże się również ze stroną inwestycyjną, a więc ile musielibyśmy zainwestować, żeby stworzyć rozpoznawalną markę, żeby przyciągnąć do siebie merchantów, żeby przekonać ich do zainwestowania w usługi dodatkowe i przyciągnąć, pomóc im przyciągnąć też konsumentów do tych sklepów. Będziemy do tego tematu wracali przy okazji kolejnych spotkań kwartalnych czy spotkania rocznego, bo to jest temat na pewno bardzo interesujący i my widzimy, że mamy i potencjał technologiczny, produktowy i co najważniejsze, mamy potencjał intelektualny w spółce, żeby myśleć o takiej ekspansji, myśleć o sukcesie w ekspansji zagranicznej. I jeszcze raz podkreślę, platforma Shopper i to, co zrobiliśmy pod kątem zbudowania szerokiej oferty opartej o te nie tylko cztery segmenty, ale jeszcze dziesiątki mniejszych rodzin produktowych, to jest naprawdę coś bardzo unikalnego na e-commerce'owej mapie świata. Tak, to było ostatnie pytanie na czacie. Czas również dobiega końca, więc dziękujemy Państwu za uczestnictwo. Jeśli pojawiłyby się jakieś nowe pytania czy wątki, o których chcieliby Państwo porozmawiać, to zapraszamy do kontaktu z IR-em, również właśnie inwestorów indywidualnych, z którymi nie mamy tak często okazji się spotykać, więc serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Super, to my też bardzo dziękujemy z Pawłem bardzo dziękujemy. Za bardzo ciekawe pytania i za godzinę spędzoną z nami. I tak jak Tomasz powiedział, jeśli pojawiły się kolejne pytania, jakieś wątpliwości albo pomysły, może podpowiedzi, jak powinniśmy rozwijać biznes, to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Dziękujemy i dobrego dnia. Dobrego dnia, do widzenia.